bezpośrednio na click meeting, ja zawsze doceniam, że komuś chciało się wklepać, dołącz, i bo to trzeba, wiadomo, podać imię, podać maila, jest to o wiele bardziej wymagające niż na Facebooku. Mówię o tym, bo tak jak mówiłem Monice, właśnie włączam transmisję również dla tych leniwych na Facebooku, aczkolwiek sam też czasami, Monika, też pewnie coś oglądasz na Facebooku, tylko tak mi trudniej wytrwać, bo zawsze coś, scroll pójdzie gdzieś dalej i tak dalej i później tracę i później wracam, tak? I tak dalej. Czasami się uda coś obejrzeć do końca, ale z reguły to tak naprawdę. Jak ministra przegapię, że coś tam opowiada, no to pół biedy, ale jak rzeczywiście ktoś coś ciekawego opowiada, no to już wtedy jest troszeczkę gorzej. Tak więc witamy Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy, chyba to już będzie piąty albo szósty sezon tak naprawdę Mentorowych Inspiracji. Czuję się staro, mówiąc to, ale jak widzicie, my z Moniką komfortowo siedzimy i w tym roku zapraszam Państwa na comiesięczny cykl pod tytułem właśnie Edukacja Medialna, który będzie prowadziła niesamowita Monika, która potrafi opowiadać. Ja muszę zawsze ją później stopować. Pamiętasz, Monika, że godzinę masz, tak? Bo ona jak zacznie opowiadać, słuchajcie, to naprawdę wszyscy odpływamy, tak słuchamy tyle ciekawych rzeczy. I Monika Pichowicz-Kruk, czyli przede wszystkim ekspert, dyrektor Centrum Doskonalenia Edukacyjnego w Kaliszu. Tak więc jak ktoś będzie szukał w okolicy Kalisza także ciekawych szkoleń i projektów, to bezpośrednio można z Moniką też się kontaktować, bo również szkoli na żywo. Ale przede wszystkim nieoceniona skarbnica wiedzy z zakresu naprawdę wielu rzeczy poprowadzi właśnie dla Państwa taki kurs. Tak więc zachęcam od razu do odwiedzania nas i pilnowania tego co miesiąc, bo to będzie cykl aż 8 spotkań. Każde spotkanie będzie związane z edukacją medialną. Każde spotkanie będzie wnosiło nowe rzeczy dla Państwa. To tak słowem wstępu, a jeżeli ktoś jest zainteresowany wykorzystaniem sztucznej technologii, to za tydzień w poniedziałek o 20 zapraszam do siebie, bo ja pokazuję, jak można jeszcze bardziej być leniwym i wykorzystać ten komputer do tego, żeby zrobił za nas trochę roboty. Ale to już tyle słowem wstępu. Nie przeszkadzam. Nie zagaduję więcej, wszystko już leci na każdym kanale, na którym miało lecić. Zostawiam Państwa z Moniką, ja tylko dodam, że jeżeli wytrwacie, to złe słowo, ale jak już zorientujecie się, że ta godzina minęła z Moniką, bo to mija bardzo szybko, to na koniec będą certyfikaty. Dla tych, którzy są na Click Meetingu, będzie link na czacie, a dla pozostałych Państwa, którzy nas oglądają online na Facebooku, link pojawi się w komentarzu na pod live'em na stronie Mentor Systemy Audiowizualne. Tak więc, Monika, jak to mówią angliści, the floor is yours. No bardzo dziękuję, to bardzo wyjątkowo krótki wstęp, też jak na Sylwestra, znamy się już nie od dziś, bo wieloletnia współpraca nam pozwala sobie już nawet czasem pożartować z siebie nawzajem. Tak się zastanawiam, cóż to medialnie się dzieje, że ja dosyć tak słabo wyraźnie też tutaj widzę wszystko, no w każdym razie mam nadzieję, że ten zoomujemy się. Edukacja medialna to w ogóle nie jest przecież nowość, więc generalnie, wiecie, eureki tutaj żadnej nie odkryjemy, ale im więcej zgłębiam, czy ja, czy inni podobni jak ja, tę dziedzinę życia, tym więcej w zasadzie jest dywagacji. Ja dzisiaj i wiele dni, w każdym razie z dni tygodnia powszedniego, spotykam się z grupami i w ramach różnej edukacji i zastanawiania się, jak to ona ma wyglądać we współczesnej szacie i graficznej, i medialnej, i każdej jednej, i tej systemowej przede wszystkim, no nie da się pominąć aspektu medialnego. I w zasadzie im więcej dywagujemy, tym więcej rodzi się takich pytań, rzeczy, na które człowiek sobie chce odpowiedzieć. I ja to, co zawsze podkreślam, to mówię, drodzy Państwo, jak już jesteście tutaj sobie w takim projekcie, na takim szkoleniu, wybraliście jakiś popołudniowy czas, wieczorny czas na to, żeby się spotkać, to wykorzystajcie go maksymalnie, ponieważ takich momentów na zatrzymanie się mamy coraz mniej. Wszyscy pędzimy.
pędzimy jako te osoby, które, nie wiem, pracują, ale też te, które się opiekują swoją rodziną, te, które kiedyś miały dużo więcej czasu na swoje hobby, dzisiaj trochę ten świat jakoś tak przyspieszył. I w związku z powyższym skupienie się przez chwilę nad jakimś tematem, szczególnie, że on jest taki nieodzowny właściwie, tego nie zatrzymamy, tego nie wymarzymy, tego nie pozbędziemy się, nawet jeśli byśmy tego bardzo chcieli. I dzisiaj trochę o tym, ponieważ ostatnie nasze spotkanie majowe było takim wprowadzeniem rzeczywiście. I to wprowadzenie miało na celu jakby takie uwspólnienie trochę, zebranie wiedzy na temat w ogóle tego, co się mówi o edukacji medialnej. Ja trochę od tego chciałabym zacząć, ponieważ nie wiem, czy jesteśmy w tym samym gronie, czy też nie. Powtarzać treści oczywiście nie będę, natomiast chciałabym się dzisiaj trochę taki już nowy kierunek troszeczkę wyznaczyć, który nie, na pewno nie będzie omówiony w 120%. Tak się nie da, natomiast chciałabym, żebyśmy się pobudzili do właściwego, nie wiem, myślenia albo innego myślenia, albo po prostu mówienia, spoglądania na naszą rzeczywistość ciut inaczej niż dotychczas. Zaraz powiem o tych granicznych gdzieś punktach. Zadałam sobie takie pytania. Po pierwsze, czy edukacja medialna jest ważna dla wszystkich? A jeśli tak, to dlaczego? Drugie pytanie, jakie sobie zadałam i mam nadzieję, że podążycie za mną. Kiedy edukacja medialna nas chroni i od czego to zależy? I trzecie pytanie, z kim i gdzie rozmawiać o etyce i wartościach związanych z edukacją medialną? Jak zapraszam na te spotkania, te i inne na temat współczesnej edukacji, to zazwyczaj zapraszam nie tylko samych nauczycieli, zapraszam również dyrektorów, zapraszam rodziców, bo te wszystkie pytania są nie tyle ważne tylko i wyłącznie ze względu na prowadzenie lekcji, co oczywiście jest jakimś głównym naszym nurtem. Ja osobiście jestem i pedagogiem specjalnym, ale również nauczycielem przedmiotu, no, dyrektorem w tym sensie, ale jednocześnie trenerem dla wspomagającym procesowo szkoły i przedszkola, różne placówki, które mają taką potrzebę oczywiście. I z tego powodu chociażby jest mi bardzo bliski temat organizacji edukacji i wspomagania edukacji, a także organizacji oczywiście. Natomiast z punktu widzenia również rodzica jest to temat arcyważny. I to, co ostatnio sobie mówiliśmy, to mówiliśmy never stop learning w wydaniu germanisty, wybaczcie. W każdym razie odpowiadaliśmy sobie na pytanie, czym jest edukacja medialna i czy są jest równoznaczna albo inaczej, czym są również kompetencje medialne. Edukacja medialna, powołując się na takie źródło ogólnodostępne, czyli i dla rodzica, i dla pedagoga, i nauczyciela, i dyrektora, i każdego zainteresowanego, edukacja medialna to kształtowanie umiejętności świadomego, krytycznego, odpowiedzialnego i selektywnego korzystania ze środków masowego przekazu, a także tworzenia i nadawania przekazów medialnych. Każdy, kto z nas to przeczyta, to w zależności od naszego dotychczasowego doświadczenia, naszej bieżącej potrzeby i zawodowej, ale też tej praktycznej rodzicielskiej na przykład, czy innej zawodowej praktyki, będzie tutaj rozumiał i troszeczkę inaczej. Tak? Czyli skupimy się na tym, co będzie nam najbliższe albo najprostsze. I często to, co jest zazwyczaj takim przyczynkiem do różnych nieporozumień między przedstawicielami systemu edukacji na przykład, a rodzicem, jest to, na co każdy z nas zwraca najbardziej uwagę. A na co zwracamy uwagę?
ze względów edukacyjnych będziemy zwracać na krytyczne myślenie, na umiejętności budowania, znaczy na świadomość tego, co robimy, na selektywność w tym, co robimy, na umiejętność korzystania, na umiejętność tworzenia. Natomiast co będzie, na co zwracał będzie rodzic? No i to jest pytanie tak naprawdę do każdego z nas, na co będziemy zwracać. Ale często, to mi też dyktuje praktyka moja w przedszkolu, ponieważ od roku jestem specjalistą, pedagogiem specjalnym również w kontakcie tutaj i z tym etapem edukacyjnym, nie zwracają na to aż takiej uwagi jak my, patrząc na to jako organizatorzy edukacji. Na co zwracają uwagę? I bardzo często tak to jest poczytywane, dużo prościej. Jest to poczytywane jako zajęcie zajmujące dosyć dużo czasu, cisza w domu, brak kłótni, umiejętność oddelegowania dziecka do innych zadań niż tylko zajmowanie się wtedy, kiedy nie wiem, gotujemy obiad, sprzątamy czy cokolwiek innego. Zadowalanie dziecka, ponieważ mają wszyscy, ma również dziecko, sprawianie przyjemności dziecku. Na przykład z okazji dnia dziecka dostaje dziecko to, co, o czym najbardziej marzyło, a o czym marzyło? O tym, co mają wszyscy, albo co medialnie jest w tej chwili bardzo, że tak powiem, dobrze poczytywane jako rzecz posiadana. Możemy, oczywiście ja tutaj troszeczkę chcę to zestawić tak mocno rozgraniczając, bo chcę doprowadzić do takiego trochę konfliktu jakby między, bo będziemy o tym też mówić, będziemy mówić o wartościach, będziemy mówić o etyce, więc musimy trochę pozestawiać różnych rzeczy, ale też absolutnie nie mogłabym powiedzieć, że coś wymyślam. Jest to bardzo częstym życiowym doświadczeniem we współpracy z różnymi osobami. Natomiast czym są kompetencje medialne? I nad tym się już trochę mniej zastanawiamy, jeżeli to nas nie dotyczy zawodowo. A kompetencje medialne to nie tylko jest to sprawne posługiwanie się nowymi technologiami, przepraszam. Niedawno mówiliśmy o tym, że wszyscy jesteśmy medialni, bo wszyscy korzystamy z internetu, z telefonu, ze smartfonów, umiemy, nie wiem, wejść na konto, kliknąć, przesłać sobie wiadomość, połączyć się WhatsAppem z innymi przedstawicielami, nie wiem, może innych narodowości, to już jest naszą rodziną za granicą. To są również kompetencje medialne i przekonywaliśmy się, że wszyscy je posiadamy. I dopóki je posiadamy na poczet tego, co jest nam potrzebne, to one są bardzo ważne. Natomiast jest pewna też porcja takich kompetencji, które posiadają jedni, a drudzy nie. I to jest taka granica, bym powiedziała, tego przyzwolenia naszego, na które, z którym też jakby można powiedzieć borykamy, zarówno na podłożu zawodowym czasem, szczególnie mówimy o przedszkolu, szkole, czyli o placówkach, które kształtują pewne postawy i pracują z młodzieżą, oraz to może być również konflikt międzypokoleniowy na łonie rodziny z racji tego, że właśnie no, to, co kiedyś nie było naszą rzeczywistością na co dzień, dzisiaj jest. I jedni, i każdy z nas, w zależności od wieku, inaczej sobie z tym radzi. Ale przywołując albo odwołując się do pewnych zdefiniowanych tutaj kompetencji medialnych, to spójrzmy dalej, czym jest to sprawne posługiwanie się i nie tylko. Jest to również umiejętność selekcji krytycznej, analizy, twórczego wykorzystania informacji, bycie świadomym użytkownikiem mediów. Dzięki temu możemy rozwiązywać lepiej pewne problemy, podejmować decyzje, a także uczestniczyć w kulturze i w życiu społecznym. I o ile to służy rzeczywiście odbiorcom posługującym się tymi kompetencjami, to o tyle jest, mamy na to zgodę. W momencie, kiedy one nie służą, bywa różny nasz stosunek do tych spraw.
Ja kliknę tutaj dalej. Mówiliśmy ostatnio i to dosyć dużo, odwoływaliśmy się do kompetencji medialnych, tak ogólnie na rynku i tutaj się pojawiają nowe hasła. Ja tylko chciałam je właściwie bardziej zaakcentować, żeby ich nie powtarzać. Mówiliśmy o wiedzy, mówiliśmy o rozumieniu pewnych procesów, o rozumieniu treści, o znajomości narzędzi, umiejętności posługiwania się nimi. Mówiliśmy o rozróżnianiu, nie wiem, o umiejętności analizy, interpretacji treści medialnych. Mówiliśmy tutaj o umiejętności również korzystania z różnych sposobów docierania do nas mediów. Czyli pojawiło się takie hasło jak wyposażenie obywateli, narzędzia, dokonywanie ocen, analizowanie, odróżnianie opinii od faktów i tak dalej. No i to wszystko jakby rozpatrywaliśmy na poziomie umiejętności, wiedzy i postaw. I to jest taka jakby działka wiedzy, porcji wiedzy, którą myślę, że chciałabym przypomnieć, ponieważ jak wiemy, to, co wiemy i umiemy przełożyć na nasze umiejętności, powoduje, że przybieramy również jakieś postawy. Te postawy są nam dzisiaj potrzebne, bo potrzeby będzie to kwestia rozmowy o wartościach i rozmowy o etyce w edukacji medialnej. A właściwie to jest edukacja przez całe życie, czyli takiej edukacji oczywistej, współczesnej XXI wieku. Tak by można, ja bym to nazwała inaczej. No ale przyjrzyjmy się w takim razie temu wszystkiemu. No to słuchajcie, patrzymy, ja dosyć dużo starałam się nie czytać, tylko i wyłącznie powoływać się albo inspirować się bardziej do dzisiejszego spotkania z publikacji tylko i wyłącznie takich, wiecie, edukacyjnych, takich typowo szkolnych. Chciałam szukać informacji w różnych portalach, w opisie różnych projektów, w opisie różnych opracowań, w tym oczywiście też oroskich, bo takie też się ciekawe znalazły, czyli na przykład o pedagogice medialnej, była to dosyć ciekawa lektura, ale również szukając między innymi materiałów, czyli i tych zdjęć, ale tych treści, do których ja nawiązuję, w dzisiejszej rozmowie było bardzo dużo literatury, czy literatury to może za dużo powiedziane, artykułów, opracowań, wypowiedzi na portalach dla mam, dla rodziców, w projektach edukacyjnych, pozaszkolnych, pozasystemowych. Oczywiście też, żeby było jasne, nasza zintegrowana platforma edukacyjna również porusza kwestie medialnych kompetencji, czyli takie nasze wzorcowe źródło wiedzy, więc jakby tutaj i wiele projektów fundacyjnych jakby też zajmowało się problemem albo tematyką, może nie tyle problem, co tematyka edukacji medialnej. Myślę, że to jest ciekawe, bo ważne jest, jak mamy mówią do mam, jak trenerzy, którzy mają pod sobą całe projekty na temat edukacji medialnej, kształtowania w ogóle postaw, kształtowania kompetencji medialnych, jaki oni wizerunek tej edukacji medialnej przedstawiają i jakie osiągają też wyniki w wyniku tego, że uczą pozasystemowo. To jest bardzo ciekawe, ale to też całe to spektrum pokazuje jakby też to, że to nie jest temat tylko i wyłącznie iście przedszkolny czy też szkolny. Ja dzisiaj w ogóle mocno chciałam zaakcentować, że summa summarum dążymy, najpierw chcę troszeczkę o tym porozmawiać, natomiast dążymy do takiego jakby zetknięcia z rynkiem pracy. Ja ostatnio byłam na takiej bardzo ciekawej konferencji, co prawda miałam wielką, ogromną przyjemność współwystępowania wśród prelegentów, natomiast każda z prelekcji była szalenie ważna, również dla mnie bardzo taka twórcza, odkrywcza albo utwierdzająca mnie w moich przekonaniach na temat edukacji, potrzeb rynku i tego, co w jakim kierunku powinniśmy dążyć w kształtowaniu kompetencji w ogóle młodych ludzi.
które odbyła się ta konferencja w Toruniu i dotyczyła ścieżek, przynajmniej w moim wydaniu, ścieżek karier z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Natomiast wiele innych osób, prelegentów, mówiło na inne tematy. Te osoby mówiły również o kompetencjach medialnych. To, co się w pedagogice medialnej w tej chwili mocno podkreśla, to na przykład zespołowość. I tutaj na przykład zespołowość budujemy za pomocą rozpoznania naszych mocnych stron. Na przykład za pomocą FreeSign. Była mowa o wielopokoleniowości, co jest istotne szalenie w przypadku edukacji medialnej, bo to właśnie to jest to, co powoduje różnice w poglądzie na temat tego, czym powinny być kompetencje medialne, na ile one są nam przydatne, na ile są konieczne, a na ile one są obłędnym nieporozumieniem, które nie pozwala dzisiejszym dzieciom, młodzieży doświadczać tego, co nam było pisane. Reprezentuje raczej dojrzalsze, bym powiedziała, towarzystwo, w związku z powyższym tak sobie mogę mówić. No więc jakby wszystko to, co teraz powiedziałam, chciałabym dorzucić do tego pytania, które tutaj postawiłam. Czy edukacja medialna jest ważna dla wszystkich? Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli macie taką możliwość, taką ochotę, bardzo was proszę, spróbujcie napisać na czacie, dlaczego edukacja medialna może być dla nas ważna. Ja szalenie lubię korespondować ze słuchaczami, więc jeśli możecie, to bardzo was o to proszę. Mamy czat tutaj do dyspozycji. To zawsze pozostaje, ale też jest jakby takim śladem tego, że ta myśl przez was przepłynęła. Co byście tutaj mogli dodać? Co byście powiedzieli, dlaczego ta edukacja medialna dzisiaj dla nas jest ważna? I zobaczymy, czy to jest dla wszystkich tak samo ważne. Tak, tutaj niektórzy się pięknie witali, więc słuchajcie, jak już dobry wieczór udało nam się napisać, to możemy też napisać, nie wiem, nawet jednym słowem, hasłem, potwierdzić, że edukacja medialna jest dla nas ważna, dla wszystkich i dlaczego. Ja tak wolno mówię, bo wiecie co, ja mam po prostu bardzo taki wolny przepływ obrazu i przez to mam wrażenie, że muszę wolniej mówić. Mam nadzieję, że nie za wolno tym razem. Iwonko, bardzo dziękuję, przybliża nas do szerszej wiedzy, prawda? Mamy dostęp do wiedzy, której byśmy szybko nie zdobyli bez mass mediów. Edukacja medialna jest ważna, bo uświadamia nam, jak media manipulują odbiorcą. No, to jest kwestia tej świadomości, tak? Na ile manipulują, na ile nie, i też tej umiejętności krytycznego i selektywnego myślenia. Pozwala weryfikować informacje. Tak, edukacja medialna dokładnie powinna nam dawać taką możliwość. Możemy szybko porównać, zweryfikować informacje. Ktoś jeszcze ma ochotę na słowo w tej kwestii? Musimy iść z duchem czasu w nabywaniu kompetencji przyszłości. No dokładnie, ten nasz etap jeszcze nie jest końcowym etapem i to na pewno jest rychły, że tak powiem, postęp przed nami, to na pewno. Dobrze, w takim razie słuchajcie, jeżeli ktoś ma tylko ochotę na to, żeby dopisać jeszcze coś, to bardzo was proszę, zapraszam. I w takim razie... Wtedy ja was poproszę, żebyście tutaj wyłączali. Tak, ja dostałam wiadomość właśnie tutaj od operatora, że mam pogłos, więc jeżeli był to taki zakłócający gdzieś pogłos dla was, to bardzo przepraszam. Wyłączyłam już w każdym razie wszystkie inne kanały na tyle, żeby to było sprawniejsze.
Słuchajcie, w takim razie mamy tę postać, która robi nam zdjęcie i to jest między innymi taka sytuacja, w której to mamy, to jest również informacja, prawda? Czyli jesteśmy w stanie, teraz jesteśmy na takim etapie, kiedy ja osobiście jako rodzic kilkunastoletniej dziewczyny interesuję się żywo tym, co się dzieje z obrazem, z tą informacją, która jest również w ten sposób nam przekazywana. Nie tylko z opisem, ale również z filmem, z fotografią i szczerze mówiąc im bardziej, im dalej w las, tym trudniej chyba się o tym myśli. W każdym razie jesteśmy wszyscy w tej kwestii i odbiorcami obrazów, czyli informacji, która do nas dociera, ale jesteśmy również twórcami informacji, którą przesyłamy i oddajemy dalej. Więc w tym sensie jakby rozumiem, że kompetencje medialne, nasza edukacja medialna jest na wysokim poziomie, robimy piękne zdjęcia, super ujęcia, przesyłamy wielokanałowo do różnych osób, dzielimy się różnymi wrażeniami, ale pamiętajmy, że każdy obraz to jest również jakaś informacja. Bo tu nie chodzi już tylko i wyłącznie o to, żeby tylko przesyłać, czytać informacje, tu chodzi też o to, co możemy zobaczyć w tym internecie tak zwanym, tak? Co możemy również zobaczyć na zdjęciach. Czasami jedno zdjęcie mówi więcej niż tysiące słów. I to jest również coś, co jest bardzo szybkie do odczytania, czyli w zasadzie poza wyłączeniem osób z trudnością odczytu wzrokowego, tak na dobrą sprawę wszyscy jesteśmy odbiorcami miliona zdjęć, kadrów, obrazów, które nas, że tak powiem, bombardują wręcz codziennie. I tak się dzieje również z naszymi podopiecznymi, bo oczywiście mówimy cały czas o edukacji medialnej, co prawda przez całe życie i mówimy tutaj o kompetencji, którą mamy, ma każdy z nas i każdy z nas jakby dołącza, poszerza, bo nie mamy wyjścia, musimy coraz więcej wiedzieć, żeby czuć się bezpieczni. Więc krótko mówiąc, chcemy powiedzieć, że edukacja medialna to jest coś, gdzie każdy pokonuje mnóstwo progów znajomości, pokonuje wiele trudności w tym okiełznaniu tego szerokiego medium, szerokiego pakietu możliwości, ale jednocześnie też i zagrożeń. Trochę dzisiaj ja oddziałuję, bym powiedziała, i mi towarzyszą mniej treści, a więcej zdjęć. Myślę, że uraczę wszystkich tych, którzy podobnie jak ja w latach 80., przynajmniej mówię o moim czasie, ale myślę, że i lata 70., 60., 90. również jeszcze trzepaki znały i na placach zabaw bawiły się wspólnie. Słuchajcie, co z tym pokoleniem naszym, co z nami, jeśli chodzi o edukację medialną, jak my ją postrzegamy, pozytywnie, negatywnie, jakbyście mogli też zabrać głos tutaj na czacie, będę bardzo wdzięczna. I co dla was to wszystko oznacza? Jak my postrzegamy edukację medialną? Jako konieczność, jako wyzwanie, jako przyjemność, jako przyszłość, jako szansę. To jest bardzo ciekawe. Z jednej strony tak, tutaj Iwona, a przepraszam, z drugiej strony przytłoczenie większe. Iwonko, piszesz już teraz tutaj, rozumiem, w tym najnowszym wydaniu, czyli z jednej strony większa dostępność, z drugiej strony przytłoczenie. Mhm. Ktoś jeszcze by chciał tutaj coś powiedzieć? No powiem tak, wypiszcie, a ja będę cytować to takie zasłyszane różne, że tak powiem, wypowiedzi. Czasem strach przed nowościami, super. No słuchajcie, my to bawiliśmy się, ja sama to mówię, sznurek, patyk, kałuża, kamyk. Ostatnio zauważyłam taką biżuterię własnej roboty, którą można kupić, takie wiecie, praca ręczna. I ja mówię, matko, takie szkiełko niebo. Pamiętacie, jak robiliśmy te szkiełka nieba i to było takie przecież fantastyczne, to było prawie trójwymiarowe.
tył butelki, szkiełko zbite i pod tym kilka kwiatków na ziemi, to było fantastyczne. To były takie czasy, kiedy się bawiliśmy, zachwycaliśmy takimi rzeczami. Dzisiaj oczywiście nie poruszamy kwestii konsumpcjonizmu, który oczywiście nam towarzyszy, natomiast dzisiaj musimy to kupić. Musimy to czasami najpierw zobaczyć, że właśnie jest trendy, ilu tutaj jest influencerów, ilu jest, że tak powiem, projektantów mody, którzy nam wyskakują nagle przy jakiejś transmisji ważnego programu i nam mówią, co właśnie teraz. Ja teraz nie wiem, dlaczego zaliczyłam, na Google mi wyskakują takie reklamy jak teraz nie balerinki, ale teraz kozaki, a następnego dnia nie kozaki, tylko bodki, a jak nie bodki, to za chwilę coś innego. I słuchajcie, ja nawet nie jestem w stanie ogarnąć, bo ja nie zdążę po jednej reklamie wskoczyć do sklepu, żeby zmienić buty, ale następnego dnia już bym mogła kupować coś innego. Więc w zasadzie mogę powiedzieć, że wyskakujące nowości, masz rację Iwono, przytłaczają, ale to jest właśnie coś, co gdybym tak brała sobie żywcem do siebie, to bym rzeczywiście nie nadążała, mogłabym się czuć przytłoczona wręcz, że tak powiem, zdegustowana, że w zasadzie ja ciągle nie nadążam za czasem. I to jest takie coś, co nam się przytrafia, czyli my trochę inaczej się zatrzymywaliśmy, my w ogóle żyliśmy kiedyś w takim większym zatrzymaniu. Dzisiaj próbujemy nadążyć za tym, co biegnie. Natomiast pojawia się nowa sytuacja, pojawia się X, Y, Z i alfa, a nawet następne już mamy, że tak powiem, zdefiniowane pokolenie. Ja na razie się zatrzymałam na 2020, bo to i tak już jest dużo. Czyli zobaczcie, jeżeli jesteśmy rocznikami X-a, czyli lata się ja 70, ktoś 60, ktoś jeszcze inny 80, to mamy X, Y. My się również różniliśmy od siebie. Do dzisiaj jak się spotykamy z kimś znajomym z, nie wiem, z podstawówki, z liceum, to mówimy, no nasz rocznik był najlepszy, dla nas był najlepszy. Natomiast dzisiaj mamy bardzo różne stanowiska, i przede wszystkim różnice między nami, a teraz to są nasze roczniki, które uczą w szkole, które wychowują albo w roli rodzica, albo w roli pedagoga, wychowawcy, nauczyciela, dyrektora, który zarządza organizacją placówki. Jesteśmy z roczników X, Y, Z, Y w większości, natomiast alfę uczymy. Zetki już praktycznie, no jeszcze są w szkołach. I następne pokolenia również. My wszyscy różnimy się, nie wiem, naszą konstrukcją można powiedzieć, ale też odpornością na pewne rzeczy. Też inaczej sobie z pewnymi sprawami radzimy. I w kwestii właśnie edukacji medialnej to jest coś, co my doganiamy. Czasami nas to z jednej strony może zachwycać, bo jednak jesteśmy w stanie podążyć, jesteśmy inteligentni, pełni pary, wiadomo, podążamy. Natomiast to my ścigamy tych, którym przychodzi takie coś bardzo szybciutko. Ja zawsze się zastawiam i to już chyba się powtarzam, z moim 15-latkiem w domu, w każdym razie 15-latka robi takie rzeczy po prostu w mig. A ja się zastanowię, a ja poszukam, też dam radę, ale to mi zajmie więcej czasu. No, zupełnie mam inne po prostu podejście do tego. Taki podejrzewam, stawiam siebie jako przykład tutaj jakiegoś pokolenia, powiedzmy. I jestem, przepraszam was, ja jestem z X-ów. W każdym razie chodzi o to, że w tej edukacji medialnej, która ma podążać za wyznacznikami współczesnej edukacji, która finalnie ma znaleźć odbicie i odzwierciedlenie na rynku pracy tych młodych ludzi, bo nie nas, ale tych młodych ludzi, którzy są zupełnie inaczej skonstruowani, inaczej funkcjonują, to przyznam się szczerze, że nie wiem, czy my mamy do końca takie prawo, żeby pewne rzeczy krytykować. Możemy oczywiście otwierać perspektywy, pokazywać, jak to mogłoby być, pokazywać atuty, ale te atuty nie mogą być w fazie krytyki wszystkiego tego, co teraz, tylko mogą być pokazane jako poszerzenie pewnej perspektywy, świadomości, że było kiedyś, mogło być inaczej, do dzisiaj może tak być, bo przecież kałuże są, patyki są, kamienie są, tylko jest sztuką pokazanie, że z tego też można zrobić coś. I jakby to jest
też bardzo istotne, żeby to, co dla nas jest niekoniecznie do przeżycia ważne w sensie medialnym, było dla tych, dla których pierwotne jest coś w medium, a potem można się przenieść do rzeczywistej sytuacji, było to tak samo interesujące jako to doświadczenie. I stąd też myślę, że tu jest taka duża generacyjna problematyka do rozwiązywania, bym powiedziała. Tak, ja dzisiaj też byłam współuczestnicząca w rozmowie na temat TIK-u, trudności współczesnej szkoły, współczesnego przedszkola, postaw i stanowiska nauczycieli w tej kwestii. I to, co pierwsze słychać, i to, co najpierw w ogóle musimy zaczynać, jak zaczynamy rozmowę, od tego, że najpierw musi się wylać kubeł frustracji. Kubeł naprawdę ogromu trudności, które spadły wraz z tą sytuacją wymuszoną pandemiczną i po której nagle nasz świat się zmienił. Czy tak się zmienił, czy nadal jest to w procesie zmian, to jakby jest jeszcze inna kwestia. Tak? Według mnie jest to proces, w który przechodzi różne fazy. Nie można powiedzieć, że już jest całkowita zmiana, pstryk i stało się. Zbliżyliśmy się, zostaliśmy zmuszeni, wrzuceni rzeczywiście na głębokie wody, nauczyliśmy się wielu narzędzi, ale zmiany dopiero widać tak naprawdę w naszych postawach. I stąd też sobie tak myślę, że dużo bardziej jest nam ważne dla nas również X-ów, Y-ów, Z-ów, żeby rozmawiać o edukacji medialnej i szukać w tym nie tylko ujścia pewnej frustracji, którą słychać po prostu. Słychać w każdej grupie reprezentującej świat edukacji. Słychać to również wśród dziadków często. Słychać wśród wielu rodziców nieporadnych, niewiedzących, jak postępować z dzieckiem, które już po na przykład popadło albo jest na granicy uzależnienia, albo nie radzących sobie z tym, że jak czegoś dziecko nie dostaje, nie ma, to po prostu, nie wiem, demoluje dom. Czyli mówimy o obliczach trudności, ogromnych trudności i nie można ich bagatelizować. Natomiast trzeba rozmawiać o edukacji medialnej w kontekście postaw, ponieważ to one dopiero są wymiarem zaszłych wcześniej różnych etapów dochodzenia do wiedzy, umiejętności, kompetencji, no a tym samym przez to też i świadomości medialnej, po co nam to wszystko jest, czyli od teorii przeszliśmy do praktyki. To, że my to wiemy, to pytanie, czy selekcjonujemy. Jedno z takich bardzo ważnych ćwiczeń na myślenie krytyczne w edukacji medialnej, to tak czytałam też, to też bardzo ciekawe było doświadczenie, czytałam różne scenariusze proponowane do przeprowadzania lekcji z zakresu edukacji medialnej. Jedno z ćwiczeń było prawda-fałsz. Gdybym teraz, a taki miałam zamiar właściwie, odczytała wam, czytaliście dzisiaj wiadomości z dzisiejszego dnia? Ja przeczytałam i powiem szczerze, że odeszłam od tego pomysłu, żeby czytać i pytać was, czy to jest prawda, czy fałsz. Bo przede wszystkim była to kwestia wojny, konfliktów zbrojnych, nie wiem, dochodzenia do władzy, uznania takich, których trudno uznać za pozytywne postaci tutaj w naszym kręgu gdzieś problemów i inne takie, bo się ocierało to o moje wartości. Czyli krótko mówiąc, prawda i fałsz. Jest to bardzo dobre ćwiczenie weryfikujące, czy jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to prawda, czy to jest fałsz. Gdybyście zrobili sobie Państwo dzisiaj takie ćwiczenie, przeczytajcie dzisiejsze wiadomości i odpowiedzcie sobie na pytanie, prawda czy fałsz, to tutaj nam się powinno zainstalować, włączyć krytyczne myślenie. Co jestem w stanie sprawdzić? Na jakiej podstawie jestem w stanie to sprawdzić? A gdyby dzisiaj dziecko jakieś dostało na lekcji wiedzy o społeczeństwie zrobić prasówkę, to zrobiłoby krwawą prasówkę o tym, co się dzieje aktualnie na świecie.
bo nie miałoby wyjścia. Ja dzisiaj przeczytałam naprawdę kilkanaście tytułów i wszystkie były po prostu o jakichś konfliktach zbrojnych i innych, i ofiarach i innych. I w związku z tym, czy to dziecko byłoby w stanie, czy młodzież nawet w liceum, byłoby dzisiaj w stanie sprawdzić i zweryfikować, czy to wszystko jest tak, jak jest podane, prawda czy fałsz? Jeden by sprawdził na jednym portalu, drugi na drugim portalu, trzeci na trzecim. Czy bylibyśmy w stanie stwierdzić, które jest prawdą, a które jest fałsz? W ogóle nie chcę tego tematu jakoś szczególnie pogłębiać, ale ogólnie bijemy się o te media przecież. I dla jednych jedno jest prawdą, dla drugich drugie jest fałsz. Ale czy jesteśmy w stanie rzeczywiście sami zweryfikować to, czy po prostu przyjmujemy to, bo jest nam bliższe dla wartości naszych wyznawanych. I to jest takie coś, co, o co chodzi też w tej edukacji medialnej. W tych kompetencjach to są również umiejętności tego oszacowania. I to, co dla X-ów, dla Y-ów, bo przeżyliśmy swoje w dawnych, powiedzmy, innych czasach, będzie wartością, nie będzie wartością dla tych, którzy są z Z-a albo alfa i następnych pokoleń, tak? Bo jesteśmy w 2023, to już właściwie no, mamy kolejną generację, bo następna dekada weszła, tak? Czyli generalnie to są również nasze kompetencje medialne i właśnie dlatego edukacja medialna jest taka ważna. I ze względu na rynek pracy, który trzeba oddzielić od pewnych wartości i umieć właśnie oszacować, czyli krytycznie ocenić, selektywnie wybrać to, co jest prawdą. Nie tylko moją prawdą, ale też obiektywną prawdą. Czyli jest to bardzo ważny element, żeby umieć no właśnie uczyć edukacji medialnej. To jest szalenie odpowiedzialne zadanie. No dobra, ale teraz spójrzmy dalej. Jak patrzycie na to zdjęcie i teraz już nie będę was pytać o wiek, ale z mojego punktu widzenia X-a patrzę i widzę nieszczęście. W sali, w galerii obrazów ktoś nie patrzy na obrazy, tylko patrzy w te telefony. No przecież to jest czyste nieszczęście, wiadomo. Natomiast jak myślicie? To jest obraz czego? Kompetencji czy niekompetencji? Słuchajcie, mamy czat. Proszę was, piszcie, korespondujcie ze mną. To dzisiaj jest wyjątkowo ważne, ponieważ gdy się mówi o wartościach, mówi się o postawach, to ja potrzebuję tych innych postaw niż tylko swoje, bo nie chciałabym być absolutnie zdominować tutaj X-ami i na moimi poglądami edukacji medialnej. No właśnie, Małgorzato, bardzo dobrze piszesz. Niekompetencji, super. Czego jeszcze jest to obraz? Zależy, co te dziewczyny robią. Może szukają informacji o obrazach. Super, dziękuję. To jest szansa dla tych dziewczyn. Kto da więcej? Świetnie, mamy pół szklanki pełnej, pół szklanki pustej. Jest już przynajmniej dywagacja. I to jest prawda. Jeżeli te dziewczyny spojrzały na to zdjęcie i muszą znaleźć potwierdzenie pod tytułem, nie wiem, rejestr obrazów tego i tamtego, opis, większy, szerszy opis, skąd pochodził autor, kiedy zostało namalowane płótno, gdzie wisi obraz, jeśli nie wisi tu, a teraz jest wyjątkowa sytuacja, bo właśnie jestem w galerii, w której to tutaj, nie wiem, zawisło, powiedzmy, na tymczasowej wystawie, to oczywiście jest to kompetencja w tym sensie, że umiejętność wykorzystania medium do tego, żeby wyszukać większe informacje. I tak, i to jest jedna z kompetencji medialnych. Natomiast gdyby tak spojrzeć rasowo na czysto i popatrzeć, no to przecież one nie robią tego, co robi pokolenie X i Z pewnie też.
czyli nie patrzy na obrazy, nie analizuje tych obrazów w tym momencie przynajmniej, tak? No można na tej podstawie tylko się tutaj wypowiadamy oczywiście. Czyli są, one są tyłem obrócone w ogóle do obrazów. Dla mnie to jest praktycznie niemożliwe, ale widzicie, no to jest właśnie ta różnica, co dla kogo bardziej jest przemawia. One rzucą okiem prawdopodobnie na te obrazy, ale też być może zabrakło odpowiedniej tutaj postaci, która by im wskazała na co patrzeć, co zobaczyć, że może nie trzeba szukać właśnie po internetach więcej, tylko wystarczy tutaj odczytać i że moje wrażenie doboru kolorów, kompozycji, nie wiem, położenia farby i innych takich tam jest istotniejsze. Natomiast ja mówię to z mojej perspektywy, tak, mojej nauki, mojego doświadczenia i pewnie jakbym była tutaj jako rodzic, czy też jako pedagog, to bym stała przy każdym obrazie i wskazywała, zadawała pytania. Zabrakło też tej osoby. Więc gdyby teraz chcieć ten obrazek przerzucić na to, a jakby to był właśnie wyjazd rodzinny do galerii na tymczasową wystawę, teraz kilka wystaw się właśnie skończyło, dosyć cennych, przynajmniej jak ja z Kalisza nadaję, to w Poznaniu się zakończyła, to kogo tu zabrakło? Albo kto by pokierował w ogóle kompetencjami medialnymi, czy w ogóle kompetencjami tych dziewcząt? A jeżeli to byłby wyjazd studyjny, wychowawczy, nie wiem, nauczycielski, to też kogo by tutaj zabrakło? Albo jeżeli stoi obok, to co do niego należy? I to jest właśnie to, co jest takim trochę łącznikiem tych sytuacji, które z jednej strony widzimy, obserwujemy, no alfa się tak zachowuje, no. Natomiast zetki sobie z tym nie radzą, albo x, prawda? Więc musimy na to patrzeć całościowo, teraz jest bardzo takie słynne hasło, holistycznie, całościowo, no i trzeba to dopełnić. To zadaniem takiego pomostu współczesności również w tych kompetencjach medialnych jest umiejętność połączenia tego tu i teraz z tym, co w ogóle można zrobić z daną sytuacją. I to są również kompetencje medialne, dlatego że wśród kompetencji medialnych, to co już dzisiaj podkreślałam, w tym rynkowych, bo mówimy dzisiaj w kontekście rynku pracy, już tak patrzę na zegarek, muszę szybciej zmierzać do celu, to jest między innymi zespołowość. Tak? No ale przejdźmy dalej, bo to jest teraz szalenie interesujące. Doszliśmy wreszcie do tej etyki i do tych wartości związanych z edukacją medialną. Słuchajcie, co to jest ta etyka? Etyka zajmuje się czym? Jak ktoś pomoże, to będzie fantastycznie, a jeżeli nie, to jeszcze odliczę kilka sekund i przemówię. Moralnością też. Czym jeszcze? Co jeszcze tutaj można powiedzieć? Prawdą, uczciwością, wartościami moralnymi, tak. A w uproszczeniu, tak jak patrzymy, ja specjalnie te bajki tutaj tak sobie zacytowałam i wrzuciłam, ale one są fantastyczne, słuchajcie. Bajki nam zawsze pokazują co? Walkę między dobrem a złem. I to jest tak samo z tymi kompetencjami właśnie, Iwonko, tak. To jest właśnie to samo. Etyka medialna w edukacji medialnej również będzie mówiła o tym, co jest dobre, a co jest złe. Za tym idzie krytyczne myślenie, selektywność, wybiórczość, adekwatność, umiejętność sprawdzenia, wierzytelność, uwiarygodnienie, prawda, tak? To są takie rzeczy, które chcemy wyznawać. Sęk tylko w tym, że czasami spotykamy się, jesteśmy w gronie, w którym prawda jest mało obiektywna, prawda jest moja, prawda jest czyjaś. Prawda jest najprostsza dla tego, kto ją chce tak pojmować, jak chce ją pojmować. I to jest też często podłoże, wiecie, ta edukacja medialna, tak na dobrą sprawę to bym powiedziała, że tak w ogóle edukacja, w tym medialna, dotyczy właśnie tego, ponieważ ścierają się na granicy edukacji, czyli placówki oświatowej, a rodzicielstwa, bardzo często ścierają się po prostu różne postawy, a postawy wynikają z systemu wartości, a system wartości nakazuje nam wierzyć, że dobro jest takie, a zło jest takie. I tak samo jest z tymi medialnościami.
Jeżeli rodzic nie zauważa, że dziecko prawie popada w uzależnienie i nic z tym nie robi, bo tak jest wygodniej, bo dziecko wtedy jest grzeczne w domu, a my na to patrzymy ze zgrozą i widzimy, że dziecko jest tak naprawdę w ogromnym niebezpieczeństwie funkcjonalnym, to my będziemy się ścierać. No i to są właśnie, to jest kwestia też znowu kompetencji nie tylko medialnych, ale w tym medialnych. Jest to kwestia świadomości, doświadczenia, no i jakby przez pryzmat tego spoglądanie w sposób właściwy, rzetelny, zgodny z prawdą między dobrem a złem na temat tego, czym są te kompetencje medialne. Czyli mamy postaci dobre. Wiecie, ja już nie będę tutaj wnikać, bo też chciałam to trochę jeszcze rozbudować, ale bo na jednym chciałam zebrać te bajki, które my znamy, bo kto oglądał na przykład Smoka Wawelskiego, wiadomo, Pszczółkę Maję, no nie wiem, czy dzisiejsze pokolenie alfa wszyscy tak znają. My znamy, to jest dla nas takie klarowne, prawda? Ale za to Pocahontas, nie wiem, tam te wszystkie sarenki, Kaczor Donald, chciałam powiedzieć, i inne, to są te, które pokolenie alfa doskonale zna, tam jest dobro i zło ukryte, a my się tego uczymy. Więc to jest też ta różnica przekazu medialnego, bądź co bądź, pokazującego, definiującego dobro i zło. I czasem, i teraz zobaczcie, nasze krótkie bajki pięciominutowe, które my oglądaliśmy, jak byliśmy mali, mówię o X-ach, X-y oglądały 7 minut może bajkę, 5 minut bajkę i tam się musiało zakluczyć między dobrem a złem. Teraz dzieci alfa oglądają godzinę, 20 minut najkrótsza bajka, 30 minut i tam się też dopiero zaklucza czasem mniej lub bardziej wyraźne dobro i zło. To też się zmieniło. I jakby siłą rzeczy, jak chcemy włączyć bajkę i włączamy ją z poziomu alfa, to ono musi dłużej trwać i też jakby utrwalamy pewien nawyk dostępu do pewnego obrazu, do pewnego medium, poszerzamy w ten sposób jego kompetencje, znaczy kształtujemy pewne kompetencje medialne od małego. Więc jakby wiecie, te różnice są cały czas. No i to jest nadal ta wydłużony proces dochodzenia między prawdą a złem. Tu chodzi o ten system wartości, o rozmowę o etyce, o moralności, o tym, co dobre, a co złe. No ale teraz słuchajcie, X-y, Y-ki i Z-ki, tak nam wszystkim źle z tą edukacją medialną, ale nawet nasi pradziadowie i dziadowie cieszyli się, jak wynaleźli 100 lat temu samochód, prawda? Więc wtedy ten postęp, który nastąpił, a następowały średnio takie przełomowe sytuacje, które były, wydarzały się, to były średnio co 100 lat, średnio, tak, czasami 70 lat, czasami jeszcze szybciej, teraz to już w ogóle tak wiecie, co dekada albo co 2 lata to właściwie zmieniamy telefony, więc to i nowe generacje wchodzą, natomiast kiedyś zachodziły rzeczywiście, tak, kiedyś się pojawił pierwszy automobil, kiedyś się pojawiła elektryczność, kiedyś się pojawiły pierwsze maszyny parowe, kiedyś się pojawiły w ogóle zmechanizowane komputery, potem się pojawiły w ogóle, że tak powiem, zmechanizowane fabryki, gdzie człowiek też miał inaczej zdefiniowane zadanie. Dzisiaj jest cyfryzacja, komputeryzacja, czyli mamy kolejne fazy. No i co? I dzisiaj się cieszymy, że mamy takie samochody do wyboru, prawda? Że mamy nowoczesność, że możemy różne sposoby szukać wygód w tym samochodzie, czyli jakby patrząc tak ogólnie rzecz biorąc, od pierwszego samochodu do dzisiejszego samochodu cieszymy się z tych wszystkich wygód i tam również jest, kompetencje medialne się kłaniają, ponieważ mamy coraz więcej guziczków, coraz więcej mechanizacji, automatyzacji, a w tym również i cyfryzacji i jakby za tym podążamy. I to oceniamy, no różnie to bywa, ale generalnie jako pozytywna sytuacja. Ale teraz słuchajcie, te 100 lat minęło, no i teraz również w związku z tym się zmienia, mam ostatnie 6 minut, zmieniają się ścieżki kariery na rynku pracy. Bo teraz nie robi jedna osoba jednego samochodu, czy tam zespół
kilku osób jeden samochód, tylko teraz każdy dzieli się na poszczególne pomniejsze zadania. One są w całości właściwie procesowo skomputeryzowane, więc jakby za całością już, że tak powiem, całość ogarnia zupełnie coś innego, a niekoniecznie sam człowiek. Natomiast człowiek jest od wykonywania pomniejszych różnych zadań, ale w tym z uwzględnieniem umiejętności odczytywania komunikatów z tego, co się jest na kanwie, powiedzmy, kompetencji medialnych. Ale też to, co jest na rynku w tej chwili, rynku pracy oczekiwane, to są kompetencje zespołowości. A zespołowość to komunikacja, kompetencja, odpowiedzialność, samodzielność, w pewnym sensie autonomia, ale w granicach tego, co można uzyskać dzięki temu atutowi, że tak powiem, w zespole. Więc jakby krótko, bardzo nawet bym powiedziała w tej chwili już krótko podążając, te kompetencje, ja dzisiaj mówiłam o tym, że chciałam mówić i o przedszkolu i o szkole. Słuchajcie, tak, ja po tej konferencji toruńskiej i tutaj myślę, że warto do tego nawiązać, jestem, ponieważ tam się przygotowywałam też do tego wystąpienia, tak żeby to też jakoś odpowiednio ubrać, tak holistycznie ująć, jestem pewna i o tym też należy mówić w ramach rozmowy w ogóle o kompetencjach medialnych. Uczymy kompetencji różnych, w tym medialnych, od samego małego dziecka. Również można ich oczekiwać od absolwenta przedszkola. Można ich oczekiwać od absolwenta szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, szkoły branżowej, liceum ogólnokształcącego, studiów wyższych, ponieważ to są kompetencje tak naprawdę w edukacji przez całe życie, adekwatne do tego, co jest nam potrzebne jako reprezentującego siebie, czyli nasz system wartości, a z drugiej strony tego, który musi zawodowo podążać za wyzwaniami, tak jak tutaj napisaliście na czacie, tego, co się wiąże z naszą karierą zawodową. I jakby my z kolei, którzy dzisiaj stanowimy trzon w większości, tak, uczymy w szkołach, w przedszkolach, jesteśmy z pokolenia X, Y, Z, to już nieważne, na ile nas kosztuje dorastanie do tego. Ważne jest, dużo ważniejsze, jak my na to patrzymy, na karierę, na rynku pracy pokolenia alfa i następnych dekad, następnych generacji. Dając im szanse medialne, nie ograniczając, nie zrzędząc, tylko jakby dając im szansę rozwoju na tym poziomie, na jakim oni są w stanie dokonywać tych operacji, że tak powiem, z wykorzystaniem różnych technologii. Ale to, co my możemy im dać i to, co jest na pewno naszym wielkim atutem, to jest umiejętność krytycznego myślenia, analizy, selekcji, dochodzenia do prawdy, budowania poczucia wartości, bo to jest też kompetencja medialna, świadomości siebie i świadomości mojej roli ogólnie w życiu, świadomości tego, co będę, jak wykorzystuję i do czego wykorzystuję media, czy też kompetencje medialne, po to, żeby, nie wiem, obsługiwać pewną partię zadań zawodowych, ale również być tym człowiekiem na co dzień. To są kompetencje medialne i to jest też edukacja medialna w takim ujęciu edukacja przez całe życie. Ja tutaj chciałam, to jest takie już zapożyczenie właściwie z Torunia, wam pokazać klasyfikacje zawodowe, które są tutaj oznaczone poziomem PRK. Każdy zawód ma, że tak powiem, to jest międzynarodowy system, znaczy to jest nasz polski system, który ma swój odpowiednik i jakby jest rozczytywany również na rynku pracy międzynarodowej, bo gdyby podpiąć pod kompetencje medialne, które są dzisiaj oczywistością, do tego wszystkie inne kompetencje, czy to będą językowe, ale pamiętajmy o zespole, czy to będą artystyczne, czy branżowe, czy podyplomowe, czy postudyjne, czy rzemieślnicze, to jakby to jest wszystko
kompetencją niezbędną do tego, żeby robić to, co jest wyzwaniem na miarę danego pokolenia. I myślę, że ta pokoleniowość tutaj akurat w kontekście tych kompetencji medialnych no ma ogromne znaczenie, ponieważ jedyną przeszkodą i trudnością, jaka jest, to jest czasami zrozumienie, no po co to komuś i co to może robić, ale też z drugiej strony umiejętność rozgraniczenia, co jest dobre, a co jest złe. I myślę, że tutaj to jest taka największa wartość w ogóle zastanawiania się, podejmowania tego tematu, przyglądania się to, jak pracować w przedszkolu nad kompetencjami medialnymi, a jak pracować w szkole. Taką zapowiedzią w minutę, bo będę za chwilę kończyć, Sylwestrze, szykuj się na finał. Taką zapowiedź na następne webinaria chciałabym jakby też dać takie hasło, jak przygotowywać do rynku pracy z podziałem na przedszkole, czyli generalnie myślenie to, kim jest dzisiaj absolwent przedszkola w kierunku do kariery tej, którą podejmuje idąc do szkoły, czyli do szkoły, której musi się nauczyć. Uczymy się, przede wszystkim badamy techniki szkolne, badamy umiejętności no, wypowiedzi, tak? Czyli robimy też takie badania przesiewowe. Generalnie badamy dojrzałość emocjonalną, natomiast wydaje mi się, że również kompetencje medialne, czyli świadomość tego, co to jest, do czego to może służyć, że to nie jest tylko medium dotrzymania w ręce i oglądania zmieniających się obrazków, tylko że to ma również na nas wpływ i że to również jest, jak posiada potrzebę pewnych zasad wprowadzenia do tego, do życia społecznego, czy to w rodzinie, czy to w placówce. To jest taki obszar, w którym bym się chciała zająć na pewno, czyli mniejsze dzieci, ale na przykład też do mniejszych dzieci będą dzieci, które są na przykład z globalnym opóźnieniem rozwojowym, czyli takie, które są w szkole specjalnej, ale one po prostu jakby dłużej dojrzewają do pewnych etapów, progów powiedzmy rozwojowych. A inna rzecz to będzie jeszcze później taka młodzież starsza szkolna i branżowa, czy też licealna, czyli w okresie dojrzewania i kształtowania kompetencji medialnych. Myślę, że tutaj to moglibyśmy dużo bardziej się tutaj jakby pójść w kierunku rzeczywiście tego rynku pracy, tych kompetencji, tego rozgraniczenia i myślę, że też dużo większych części używanych narzędzi, które możemy wykorzystać do tego, żeby wiedzieć, jak prowadzić te lekcje. Myślę, że tu już pójdziemy w kierunku takich bardziej narzędziowych działań, które nie będą już tylko dywagacją, tylko jednak kierunkujące na konkretne zadania, które można robić z uczniami i dziećmi do powiedzmy czwartej klasy, czwarta, piąta klasa szkoły podstawowej. I później wzwyż, czyli szósta, siódma, ósma i młodzież licealna, po to, żebyśmy no już bym powiedziała, pracowali narzędziowo. Uważam, że to jest temat, który gdy wrzucicie sobie w ogóle w internet edukację medialną, jest po prostu taki dużo się o tym pisze, natomiast nie wiem, czy odpowiednio dużo się mówi, ale jeszcze ważniejsze jest, żeby dużo myśleć i żeby ścierać różne opinie, żeby się nad tym zastanawiać, bo to świadczy, bo to służy przede wszystkim świadomości tego, czym dla nas jest, co dla nas, co nam może dać i jak z tego korzystać, żeby to było na miarę każdego z nas i wtedy będzie ok. Sylwestrze zakończyłam, wybiła 21:03. Drodzy Państwo, jestem dumna z siebie niesłychanie, udało się. Bardzo dziękuję, punktualnie, jak nigdy tak naprawdę, Monika. Chcesz powiedzieć, że jestem coraz lepsza, ja wiem, no, wiem. Oczywiście właśnie, o tym chciałem powiedzieć, że już pilnowałaś sama siebie tak naprawdę, tak więc jestem z siebie dumny, Moniko. Moi drodzy, i to wszystko, o czym mówiła Monika, czeka nas niebawem w kolejnych webinarach, a kolejny webinar czeka nas 13 listopada, tak więc w październiku 13 wypada w piątek, ale słuchajcie, w listopadzie wypada w poniedziałek z tego, co sobie
podejrzałem. Pamiętajcie także, że śledźcie profile Mentor System Audiowizualny i Fundacja Inspirujemy, bo tam pojawiają się zapowiedzi i przypominajki o tym, że było. Sprawdzajcie spam, bo od nas z Click Meetingu także taka przypominajka pojawi się kilka dni wcześniej i w dzień webinaru dla tych, którzy dzisiaj byli z nami. Być może niektórzy trafili tak z poprzednich webinarów, tak więc staramy się tak, żeby do was dotrzeć, bo naprawdę tyle rzeczy dzieje się w internecie, to jest to, o czym Monika mówiła. No, trafiłaś, ja w ogóle dzisiaj prasówki nie czytałem, bo się boję przez to, co się dzieje teraz jeszcze w Izraelu i tak dalej, więc z daleka od tego jestem, staram się jednak zadbać o mój well-being, bo ja po takich warsztatach jestem weekendowych o well-beingu, tak więc słuchajcie, na czacie macie link bezpośredni taki do certyfikatu, pobierzcie sobie ten certyfikat, piszcie imię, wydrukujcie, czy przerzućcie do, tak, bo to jest PowerPoint, czy do PDF-a, to dla tych, coś będzie o projektowaniu 3D, zaraz odpowiem, to dla tych, którzy potrzebują zbierać jeszcze takie certyfikaty i tak dalej. Pytanie, czy będzie coś o projektowaniu 3D? Nie mieliśmy na razie w planach takich rzeczy, bo w tym roku nie realizujemy wydarzeń pod patronatem Codewika z różnych względów. Natomiast być może w przyszłości. Na razie dwa cykle, tak? Jeżeli interesuje was robotyka czy projektowanie, to zapraszam. Jeżeli nie widziałyście, drogie panie, poprzednich webinarów, bo o robotyce troszeczkę było. Sporo mieliśmy do robocie Cody Rocky, który jest robotem sprzedawanym przez Mentor Systemy Audiowizualne. Mieliśmy kilka takich kodwikowych webinarów. Było też o projektowaniu 3D, zarówno takim podstawowym w Tinkercadzie, jak i bardziej zaawansowanym z Łukaszem Gierkiem. Na razie nie planujemy, ponieważ jeden cykl, który robimy, to jest właśnie cykl z Moniką, edukacja medialna, a drugi właśnie związany, proszę bardzo, ta korespondencja też jest ważna, nie Monika? A drugi cykl to jest właśnie ta sztuczna inteligencja. Natomiast nie mówię nie, bo być może się coś pojawi. Jak będziecie bardzo mnie męczyć, na przykład w grupie Zainspirowani, i wiele osób będzie gdzieś tam szukało takiego tematu, to oczywiście, że znajdę eksperta, czy ja coś poprowadzę z tego, co ja potrafię i jak najbardziej coś wam pokażemy. Tymczasem zachęcam do obejrzenia, jeżeli nie oglądaliście, mamy naprawdę przepastne materiały wideo z tych jakże 5 lat. Pewne narzędzia ewoluują, ale tak jak chociażby, nie wiem, robotyka czy właśnie projektowanie 3D, tutaj niewiele się akurat zmienia. Stosunkowo są to bardzo stabilne aplikacje, nie tak jak na przykład w przypadku sztucznej inteligencji czy narzędzi tikowych, więc warto sobie jeszcze przejrzeć to, co było. Bardzo wam dzisiaj dziękujemy. Ja zapraszam, zachęcam za tydzień do mnie, ChatGPT, Google Bard, pokażemy, co można z nimi robić. Niemożliwe. Zaraz sprawdzę. Tak więc pani Małgorzata, to już zaraz będziemy tutaj działać i patrzeć, bo jest do edycji, ale mówiłem, bo niektórzy później się dobiłem, żeby sobie wpisać bezpośrednio w slajdzie. To tak więc ja się za to biorę. My zamykamy webinar, proszę sobie zachować link, pojawi się za chwilę, dosłownie w tym samym miejscu. Mam taką nadzieję. A jak nie, to proszę mnie zaczepiać na Facebooku i będę podrzucał link. Dobra? Ja również bardzo dziękuję. Podkreślę to, co napisałam już na czacie. Ja szczególnie dziękuję za korespondencję, bo jest to taki jedyny rodzaj konfrontacji z słuchającymi, ale to jest takie, wiecie, istotne, szczególnie, że się przez cały czas o czymś mówi, i więc lepiej rozmawiać niż prowadzić monolog. Więc to taki jest współudział, za który szczególnie dziękuję. Dziękuję za dzisiaj. Również dziękujemy. Ja wracam, zabieram się za slajd, tak jak mówię, i zaraz mam nadzieję w tym samym miejscu pojawi się dokładnie to samo, tak więc już uzupełnione. Miłego wieczoru wam życzymy i mam nadzieję do zobaczenia na kolejnym spotkaniu z Moniką i ze mną.